Siemaneczko wszystkim, tu Lis Lab, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie taki trochę, no, luźniejszy odcinek, ale zanim do niego przejdziemy, to jeszcze standardowo zaproszę was na grupę Trap Community Polska, do której link macie w opisie. Jeśli interesuje was amerykański rap albo trap, a na tej grupie was jeszcze nie ma, to nie czekajcie, tylko kliknijcie w opisie, no a my tymczasem przechodzimy sobie już do sedna. W kontekście chicagowskiego drillu i gangów dość popularne jest rozmienianie, kto ma jakie buddies, to jest kto kogo zabił. Różni gangsterzy mają przypisaną różną ilość buddies i różne osoby. Z reguły są to jednak plotki, do których należy podchodzić z dystansem. Jedyne pewne źródła to raporty policyjne oraz aresztowania za morderstwa i skazania. Kilka razy przekonaliśmy się, że jakieś buddy zostało do kogoś błędnie przypisane i dziś omówimy sobie dokładnie 4 takie przypadki. Kobe NLMB. Kobe był bardzo szanowanym członkiem setu NLMB. Należał on do setu Muscat Boys i działał na jego korzyść jeszcze przed połączeniem z No Limit i utworzeniem NLMB. Kobe był także bliskim przyjacielem rapera G-Herbo. 10 sierpnia 2013 roku Kobe, G-Herbo i Kairos NLMB byli na imprezie. Opuścili ją nad ranem. G-Herbo zaproponował Kobe'emu podwózkę, ale ten powiedział, że pójdzie sam. Kobe rozstał się z ziomkami i kilka minut później padły strzały. Kairo i G-Herbo pobiegli na miejsce, ale znaleźli tylko martwego Kobe'ego i uciekające auto zabójców. Buddy Kobe'ego było przypisane KTS Vonowi i Posto oraz KTS Rio, który miał być kierowcą. KTS Von miał zacząć strzelać do Kobe'ego, a Posto wyskoczyć z auta i oddać ostateczny strzał w jego głowę. Ludzie uważali tak przez lata, ale niedawno wyszedł raport policyjny, z którego wynika, że Kobe'ego zabili Shooter Shells oraz A-Wall z tytułu Black Mob. Shooter Shells został zabity w 2017 roku, a A-Wall siedzi w więzieniu, ale zgodnie z tą stroną internetową ma niedługo wyjść na wolność. Raport policyjny pokazał, że buddy Kobe'ego było błędnie przypisane KTS Vonowi oraz Posto, Bob O. Bob O był bardzo szanowanym członkiem setu THA46 oraz zabójcą. W maju 2015 roku został on aresztowany za obrabowanie i postrzelanie pewnej osoby. Aresztowano go za rabunek i próbę morderstwa, jednakże wkrótce potem postrzelona osoba zmarła. Policja powinna była oskarżyć go o morderstwo, jednak zwlekano z tym tak długo, że z przyczyn formalno-prawnych trzeba było odjąć mu ten zarzut morderstwa i zostawić rabunek. Stało się to w styczniu 2017 roku. Bob O przez cały czas był trzymany bez kaucji, ale kiedy odjęto mu zarzut morderstwa i został mu tylko rabunek, to sędzia ostatecznie postanowił wynaleźć mu kaucję i za ten pozostały zarzut. Kaucja została wpłacona i 6 marca 2017 roku Bob O opuścił więzienie. Bob O wyszedł z więzienia i podszedł do samochodu, gdzie czekali na niego jego dwaj ziomkowie. Chciał on wejść do środka, ale wtedy ktoś zaczął do niego strzelać z auta zaparkowanego nieopodal. Bob O zginął na miejscu. Dotychczas buddy te było przypisywane Drilli oraz Montanie z O51 Young Money. Jednak 21 października 2021 roku o to morderstwo oskarżony został Rose właśnie z O51 Young Money. Potem oskarżono także Ociego i KD z tego samego setu. To pokazuje, że Buddy Bob O było błędnie przypisane do Drilli i Montany, Big A. Big A był bardzo szanowanym członkiem setu O-Block. W grudniu 2016 roku poszedł on do Sami Restaurant, knajpy położonej niedaleko Parkway Gardens. Tam został zastrzelony, trafiono go między innymi w twarz z bliskiej odległości. Jego buddy często było przypisywane Can't Get Right'owi oraz G.I. Joe z STL i BT. G.I. Joe jest bratem K.I. z tego samego setu. K.I. była szanowaną zabójczynią z STL i BT. Uważa się, że Big A był jednym ze strzeleców, którzy oddawali do niej śmiertelne strzały. Połączono więc fakty i wyciągnięto wniosek, że G.I. Joe zabił BK w zemście za swoją siostrę, a Can't Get Right mu pomagał. Raport policji pokazał jednak inną prawdę. Wedle raportu policji, kiedy BK wszedł do tej restauracji, zauważył grupę 3 mężczyzn. Jeden z nich, widząc, że BK ma broń, postrzelił go. Następnie grupa podeszła do niego i dobiła go strzałem w twarz z bliskiej odległości.
Niedaleko miejsca zdarzenia była grupa ludzi z obloku, którzy zauważyli, co się stało i zaczęli strzelać. Trafili dwóch mężczyzn, jednak ostatecznie udało im się uciec, dojechać do szpitala i przeżyć. Jak wynika z raportu policyjnego, policja ustaliła, że to oni zabili BK, ale postanowili nie wnosić przeciwko nim oskarżeń, bo mogą być problemy z udowodnieniem im zabójstwa, a nawet gdyby to się udało, i tak mogliby wygrać sprawę, powołując się na prawo do samoobrony, bo BK wszedł do restauracji uzbrojony. Bostel. Bostel był szanowanym członkiem setu SCLAPT oraz jednym z topowych zabójców z tego setu. Pod koniec 2012 roku podjął on decyzję o wyprowadzce z Chicago do miasta Wyola. Kupił on bilet autobusowy na 10 listopada 2012 roku i zamierzał do niego wsiąść i odjechać z Chicago. Jednakże do tego nigdy nie doszło, bo 8 listopada 2012 roku Bostel został postrzelony w tył głowy. Przewieziono go następnie do szpitala, gdzie znajdowało się w stanie śmierci mózgowej, aż do kolejnego dnia, gdzie ostatecznie stwierdzono jego zgon. Jego buddy przypisywano ludziom z obloku. Jeśli chodzi o to, komu konkretnie, no to nie jest istotne i tutaj był trochę chaos, no bo tu pojawiały się różne ksywki. Bostrel miał zostać wystawiony przez swoją dziewczynę. Miała ona umówić się z nim na spotkanie, a następnie podać jego lokalizację oblokowi. Zasadzka miała się udać i Bostrel miał zostać zabity bez oblok, jednak raport policyjny pokazuje inną wersję. Tak naprawdę Bostrela nie zabił oblok, ani nawet nie zginął tak naprawdę przez porachunki. Został zabity przez osobę, której nie znał, a która wcześniej obrabowała go z pistoletu. Bostrel chciał odzyskać swoją broń, ale nie udało mu się to, a cała akcja zakończyła się jego śmiercią. Jego prawdziwi zabójcy są setu Tachmani, a jeden z nich wystąpił w teledysku Bostopa, rapera z O-Bloku. Okej, i to już by było na tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam. Jeśli odcinek się wam podobał, to dajcie łapkę w górę, suba oraz wejdźcie na mojego Instagrama, na grupę Trap Community Polska, linki macie w opisie, a tymczasem ja się z wami żegnam, trzymajcie się, siemaneczko i cześć!